No pamiętajmy, że to jest bardzo krótka runda, bo którą kończy się już 6 czerwca. Nie pamiętam, kto tego wchodzi imieniny, to było 6 czerwca na marginesie. Natomiast mam nadzieję, że będziemy świętować sukces zespołu, ponieważ biega się on doskonale za tym 55-lecia klubu sportowego Siarka, jak również 20-lecia historycznego awansu do Ekstraklasy. Ja się cieszę tymi wzmocnieniami, ponieważ okazuje się, że po rozmowach z prezesem nasz czołowy snajper z końcówki rundy jesiennej, czy połowy rundy jesiennej wraca do zdrowia, więc myślę, że będzie w przodu też przy okazji wzmocnień zakresu transferowego, aby nie było problemu z zdobywaniem bramek. To było niestety problemem w układzie początku rundy jesiennej. Myślę, że solidnie wyglądają ruchy defensywne i ten aspekt, a więc przepisy wymagające, aby w każdym meczu grali tak zwani młodzieżowcy, więc myślę, że długa ławka młodzieżowców też sprawia, że możemy czuć się solidnie. Ja myślę, że panie trenerze zadał się, czy nie trzeba by wyłożyć tyle razy, że to ma sobie razy będą 3 punkty. To tytułem z innych obowiązków nauczycielstw pedagogicznych. Natomiast szanowni państwo, co do przygotowania, wydaje mi się, że oceniając jako emerytowany dziennikarz, ja mówię w cudzysłowie emerytowany dziennikarz sportowy, to dzisiaj Siarka, rok temu też oczywiście ktoś powie, że Siarka była personalnie jednym z lepszych klubów w trzeciej lidze podkarpacko-lubelskiej, jednak brakło możliwości awansu. Natomiast uważam, że dzisiaj personalnie jest to najmocniejsza drużyna trzeciej ligi personalnie. Wydają się sprawy w relacjach klub sportowy, miasto, miejski ośrodek sportu i rekreacji. Jest na tyle organizacyjne sprawy poukładane, żebyśmy spokojnie mogli grać w rozgrywkach uczestniczyć w rozgrywkach drugiej ligi.